Naszej modlitwie przyświecały dwie intencje. Pierwsza to modlitwa o pokój dla Ukrainy, o pokój. Pokój to nie jest brak wojny, pokój to nie jest narzucony polityką rozejm, pokój to jest ostatecznie harmonia, współżycie ludzi ze sobą. My się o taki pokój modlimy dla Ukrainy. I druga intencja, która zawsze nam towarzyszy na tej drodze krzyżowej, potem także na drodze światła i we wszystkich naszych wspólnych modlitwach, to jest modlitwa o jedność. Te dwie intencje są ze sobą absolutnie złączone. Bo trudno jest być narzędziem jedności dla świata, jeśli samemu nie jest się zjednoczonym. Dlatego te intencje są ze sobą tak spięte logicznie. I dlatego teraz chciałbym już na sam koniec zaprosić wszystkich do tej modlitwy, która na pewno nas jednoczy, do modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. Chciałbym poprosić tu, jeśli mogę, księdza biskupa Semku, księdza Michała Makule, który jest przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Ksiądz biskup Marek już tu jest, to dobrze. Może jeszcze proboszcza gospodarzy, ojcze Marku, chodź do nas tutaj. Patrzę w jedną stronę, ale nie wiem, czy ksiądz Gieniu przyjdzie, czy nie. Chodźcie tu bliżej. Okej. Zrobimy tak. Chwycimy się razem za ręce, tak jak stoimy. I będziemy mówić wspólnie modlitwę Pańską. Byłoby dobrze, jakby ktoś do nas podszedł, bo mówią, że najgorsze podziały to są wewnątrz kościołów. Scholo, podejdźcie tutaj. Mówmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dzięki wszystkim. Bóg zaprosi. Dobrej nocy.